Dzień dobry Państwu, witam w programie Kawa z Prawnikiem. Dzisiaj kontynuujemy temat reformy komorniczej i zmian wprowadzonych rok temu. Ze mną ponownie pan Szymon Żebrowski, komornik, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa. Panie Szymonie, te podstawy już sobie ustaliliśmy dwa tygodnie temu. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na reformie komorniczej. To jest reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2019, czyli ponad rok temu. Jakie są główne zmiany, które wprowadza ta reforma? Przede wszystkim do tej pory pracę komorników ustalała ustawa o komornikach sądowych i kosztach egzekucji. Tej ustawy już nie ma. W miejsce tej ustawy wyszły dwie ustawy o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. To jest taka pierwsza podstawowa zmiana. Jeżeli chodzi o stricte tutaj zmiany, które wprowadziły te ustawy, to przede wszystkim zacznijmy może od opłat, tak? Bo to jest pierwsza sprawa. Do tej pory opłaty egzekucyjne były w całości dochodem komornika. W tej chwili te opłaty egzekucyjne nie są dochodem komornika, one są dochodem Skarbu Państwa. Komornik otrzymuje jedynie prowizję z tych opłat egzekucyjnych. Dodatkowo reforma miała na celu ujednolicenie tych opłat. W praktyce to jednak to ujednolicenie wprowadziło też pewien zamęt, bo tak naprawdę zostały, do tej pory były opłaty w zależności od sposobu egzekucji, albo 15%, albo 8%. Jeżeli egzekucja była z rachunków bankowych wynagrodzenia za pracę, to była opłata 8%, jeżeli w jakikolwiek inny sposób egzekucji była 15%. W tej chwili ustawodawca ustalił, że opłata będzie 10% niezależnie od sposobu egzekucji, ale jest jeszcze możliwość ustalania innych opłat, czyli Niby jest jedna, jest więcej. Tak, jest więcej i te właśnie więcej, ono wprowadza pewien problem z racji tego, że jest taka gratyfikacja dla dłużnika, jeżeli dłużnik, bo zdarzają się takie sytuacje, że dłużnik na przykład o długu nie wiedział i rzeczywiście się nie dowiedział, nie otrzymał korespondencji, no są różne sytuacje życiowe. I zamysłem ustawodawcy było wprowadzenie takiej opłaty, która pozwoli dłużnikowi zapłacić mniejszą opłatę egzekucyjną, jeżeli dobrowolnie spłaci takie zadłużenie. I rzeczywiście w tej to nowej, wydaje się słusznie. W tej nowej ustawie, ustawie kosztowej jest przewidziana opłata 3%, nie mniej niż 150 zł, od spłaty należności w terminie miesiąca czasu od dowiedzenia się o wszczęciu postępowania. W praktyce tak, wydaje się to słuszne, w pewnych tutaj sytuacjach tak, bo faktycznie można nie wiedzieć, ale z drugiej strony patrząc teraz przez pryzmat dłużnika, to tak naprawdę jaką karą dla dłużnika jest ta opłata egzekucyjna, bo ta egzekucja jest przymusem. To jest sposób na egzekwowanie. I teraz zobaczmy, jeżeli dłużnik na przykład nie spłaca pieniędzy i ma karę 3%, to tak naprawdę oprocentowanie na lokatach bankowych w tej chwili wynosi 2,5%. To bardziej o to chodzi, tak? Czyli cały zamysł... takie trochę, poczekam, może dokładnie. Ktoś nie pójdzie do sądu, w razie czego to jest tylko 3%. Dokładnie. W ten sposób można też na to spojrzeć, więc to też nie jest takie do końca fajne i to też w pewien sposób uderza w wierzycieli, a nie mniej w dłużników. Tak? A po roku, jeszcze zatrzymam się tutaj przy tej 3% opłacie, czy według, jakby, czy pana doświadczenie pokazuje, że ustawodawca w tej kwestii miał rację, czyli rzeczywiście, tak jak pan powiedział, są dłużnicy, którzy nie wiedzą, nie każdy jest jakby cwaniakiem, że się tak wyrażę i nie chce płacić, tylko rzeczywiście coś przeoczył, gdzieś tam ta korespondencja umknęła. No te 3% sprawia, że szybciej dłużnik spłaca, czy jednak niekoniecznie? Znaczy, co ten rok pokazuje? Jeżeli chodzi właśnie o większość tych opłat 3%, to są opłaty, które właśnie dotyczą osób, które nie wiedziały o zadłużeniu, albo no po prostu dowiadują się po wszczęciu postępowania, no rzeczywiście coś jest, no to my zapłacimy, albo też przeczekały, tak? No ciężko stwierdzić, tak, w takich sytuacjach. Większość tych postępowań, gdzie ktoś spłaca w całości od razu w przeciągu miesiąca, no to są małe postępowania, nie ukrywajmy, jeżeli ktoś ma zadłużenia, nie wiem, 100 tysięcy, no to ciężko będzie mu w przeciągu miesiąca znaleźć te pieniądze, tak, bo jeżeli miałby te pieniądze, to by zapłacił. Aczkolwiek zdarzały się też takie sytuacje tutaj u mnie, gdzie po prostu były przedsiębiorstwa, które czekały do samego końca i później 3% opłata była naliczana, tak, gdzie spłacali. Co poza tym, panie Szymonie? Następną sprawą jest nagrywanie czynności. To jest takie nowum wprowadzone przez te ustawy. To jest zmiana w kodeksie postępowania cywilnego, też która to tutaj reguluje.
Jeżeli chodzi o nagrywanie czynności, to komornik ma obowiązek nagrywania wszystkich czynności praktycznie, które są dokonywane poza kancelarią komorniczą, czyli zajęcie ruchomości, ustalenie majątku dłużnika, licytacja ruchomości itd., itd. W praktyce wygląda to tak, że każda z osób, która jest nagrywana podczas czynności, może złożyć sprzeciw. Czyli jakby wchodzicie gdzieś, dzień dobry, jestem komornik, tak, czy mogę nagrywać? Tak, musimy zapytać, czy osoby wyrażają to zgodę. I powiem szczerze, że w praktyce większość osób nie wyraża zgody na nagrywanie czynności. Co tak to powoduje? Powoduje to, że tak jak do tej pory to wygląda, czyli z czynności nie dokonujemy nagrania dźwięku i obrazu, tylko spisujemy protokół z takich czynności, bo to jest standardowo, każdorazowo, niezależnie czy nagrywamy czynności, czy nie nagrywamy, zawsze musi być protokół z czynności. I taki protokół, tak jak do tej pory był pisany, tak dalej jest pisany i jest odkładany po prostu do akt sprawy po dokonanych czynnościach. Ale mówię, z praktyki, patrząc po prostu na czynności terenowe... To takie właściwie niepotrzebne. Ja to tak rozumiem. To okej, to jest moja interpretacja. Tego tutaj nie będę oceniał, czy potrzebne, czy nie, ale w większości się tego nie nagrywa, tak? Rzadko się to zdarza. Co jeszcze zmieniła reforma komornicza z 1 stycznia 2019? To zajęcie ruchomości. Ja wspominałem o tym na poprzednim naszym spotkaniu. Zajęcie ruchomości zostało praktycznie wyeliminowane. Dlaczego? Ze względu na właśnie enumeratywnie wymienione ruchomości, które nie podlegają zajęciu. Czyli one są w ustawie wyliczone? Tak, one są wyliczone. Czyli telewizor, pralka i tak dalej, dosłownie tak. Tak, rzeczy codziennego użytku, które po prostu nie przekraczają zwykłej, rzeczy codziennego użytku, które nie przekraczają takiej wartości ponad... Okej, wyposażenie domu, a tak. Co z na przykład z sprzętami, na których dłużnik pracuje? Czyli nie wiem, sprzęty jakieś wykorzystane na przykład w gospodarce, czy samochody, czy takie rzeczy. Czy to jest normalna rzecz, czy to jest już coś, co możecie zająć w przypadku egzekucji komorniczej? Jest też wyłączenie, jeżeli chodzi o rzeczy, które służą do wykonywania działalności gospodarczej, tak? Czyli na przykład... czyli tego też nie można zabrać. Tak, jeżeli ktoś wykonuje działalność gospodarczą i ma program na laptopie, laptop służy mu do wykonywania i zajmuje się na przykład architektem, tak? I tam ma program do robienia projektów. I to jest jedyny sposób tworzenia takich projektów. To wtedy, co do zasady, nie powinno się takich ruchomości zajmować. Jeżeli doszłoby do zajęcia takich ruchomości, bo to też ważne jest do podkreślenia, bo bardzo często tutaj dłużnicy nie mają wiedzy na ten temat, jak to działa. Jeżeli dochodzi do takiego zajęcia i dłużnik na przykład nie zgadza się z zajęciem takiej ruchomości, bądź też oświadcza, że ta ruchomość należy do osoby trzeciej, ale nie ma możliwości potwierdzenia tego, to zawsze jest powództwo przeciwegzekucyjne. I właściciel takiej ruchomości może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne do sądu. To jest coś, co też chyba wy komornicy musicie dawać dzisiaj podczas wizyty u takiego dłużnika, prawda? Pani redaktor myli z formularzem skargi. Aha, bo rzeczywiście dobrze. Każda czynność komornika jest możliwa do zaskarżenia. I to nie tylko przez dłużnika, bo jest możliwa do zaskarżenia przez dłużnika, przez wierzyciela oraz przez stronę, osobę, która została pokrzywdzona daną czynnością, tak? która uważa, że po prostu coś zostało wykonane nie tak. I taka skarga jest składana do komornika. Właśnie nowa ustawa wprowadziła formularz, gotowy formularz. My razem z zawiadomieniem o wszczęciu przesyłamy formularz dłużnikowi, żeby dłużnik miał możliwość zaskarżenia od samego początku na gotowym formularzu czynności, żeby w jakiś sposób ułatwić to dłużnikowi. Czy się zwiększyła liczba skarg? Ciężko stwierdzić, bo mówię, ja prowadzę tutaj kancelarię od roku czasu, więc ciężko mi się odnieść do danych statystycznych. Aczkolwiek przychodzą skargi, które są zupełnie bezsensowne. Tak po prostu pro forma by był formularz, tak? Więc to się zdarza. Tak? Ale tutaj wracając jeszcze do skargi, składa się ją do komornika i komornik razem z odpowiedzią na skargę przesyła ją do sądu rejonowego właściwego dla komornika do rozpatrzenia. Panie Szymonie, ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie zbycia majątku przez dłużnika, który wie już, że ma długi. Czyli okej, narobiłem długów, ale mam mieszkanie, bach, sprzedam, przepiszę na dzieci. Jakie to ma zastosowanie? Czy to jest rzeczywiście furtka dla tego dłużnika, czy niekoniecznie? Jeszcze konkretyzując, bo
Pani redaktor pewnie mówi to przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, tak? O takim zbyciu. Tak, na przykład podczas, nie wiem, procesu sądowego, że poszło już, że jakby dłużnik widzi, że no kurczę, rzeczywiście ten wierzyciel walczy o swoje pieniądze i jakby próbując uniknąć tej odpowiedzialności, próbując uniknąć chyba zajęcia przez komornika wyzbywa się majątku, jak to działa? To wierzycielowi wtedy przysługuje instytucja skargi pauliańskiej. 5 lat wstecz może po prostu te rzeczy, które były własnością dłużnika w trakcie powstania tutaj należności, wierzyciel może wystąpić o właśnie uznanie takiej czynności względem niego i nabywcy jako nieważnej, czyli czynność co do zasady będzie ważna, ale wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z danego składnika majątku, który został zbyty, przeciwko nowemu nabywcy tej rzeczy. Czyli jeżeli rodzic przepisał na dziecko, to wtedy co, komornik idzie do tego dziecka, tak konkretnie? To chodzi o rzecz, tak? Czyli przykładowo, chodzi o mieszkanie na przykład, o nieruchomość. Tak. To wtedy staje się ta czynność prawna, czyli przepisanie, czy tam darowizna, czy jakakolwiek inna czynność prawna, staje się nieważna względem wierzyciela. Czyli tak jakby wierzyciel prowadził egzekucję dalej, gdyby ta ruchomość, czy tam nieruchomość, czy jaka innakolwiek tutaj składnik majątku należał dalej do dłużnika. Tak. Czyli w praktyce wygląda to tak, że wierzyciel przychodzi do komornika i mówi: słuchajcie, mój dłużnik miał mieszkanie jeszcze 2 lata temu, przepisał je na syna na przykład, czy na córkę, taką sobie załóżmy hipotetycznie sytuację, i wtedy co, komornik idzie do... Też nie w ten sposób to wygląda. To jest w gestii wierzyciela, żeby wystąpić o uznanie takiej czynności jako nieważnej, czyli ze skargą pauliańską do sądu. Gdzie czekamy pewnie z rok. Bardzo możliwe. Ojej. Bardzo możliwe. To nie komornik. Komornik tylko wie, że na przykład ustalił w toku postępowania, że taka sytuacja miała miejsce, i wtedy to już jest w gestii wierzyciela, żeby on uzyskał tutaj możliwość prowadzenia egzekucji z takiego składnika majątku. Czyli normalnie sąd, rozprawa, dalej mnóstwo czasu i jakby ten wierzyciel. Dokładnie, no to nadal, ciężko stwierdzić, ile czasu to może potrwać, ale tak w takiej kolejności. Nadal czeka. Jakie koszty ponosi wierzyciel w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej? To jest też kolejna ze zmian, która została wprowadzona ustawą kosztową. Jeżeli chodzi o koszty bezskutecznej egzekucji, co do zasady jest to 150 zł, ale nie każdy podmiot będzie obciążony taką opłatą. To jest też bardzo istotne. Też ustawodawca miał w zamyśle, żeby ta opłata egzekucyjna ograniczyła pewną patologię, jeżeli chodzi o obrót tytułami egzekucyjnymi. Bo dotyczyło to, w zamyśle, tak mi się przynajmniej wydaje, dotyczyło to firm, które skupują wierzytelności, i które po prostu składają po kilka razy ten sam tytuł do egzekucji, bo to była częsta tutaj praktyka takich właśnie firm, że umorzyliśmy na przykład dane postępowanie, bo okazało się bezskuteczne, a za pół roku to postępowanie znowu trafiało. Wiadomo, ważnym jest, żeby to postępowanie tutaj znowu zostało wszczęte, żeby nie przerwać biegu przedawnienia, ale to było w pewien sposób takie generowanie bezsensownych kosztów, tak, i kancelarii, i wszystkiego, więc... Ta opłata egzekucyjna, ona dotyczy tylko tytułów, które są w obrocie już, starszych niż 2 lata, bądź też, które zostały wszczęte po raz kolejny. Czyli konkretyzując, jeżeli na przykład nie jest wierzycielem pierwotnym osoba składająca tytuł i egzekucja okaże się bezskuteczna. Czyli dług jest na przykład sprzedany. Tak? Czyli na przykład pierwotnym. W firmie windykacyjnej. Tak, na przykład pierwotnym wierzycielem była, nie wiem, przykładowo X. mówię, telefonia komórkowa. Ona stwierdziła, że po prostu cały ten portfel swoich wierzytelności będzie zbywać. Zbyła je na rzecz funduszu, który zajmuje się skupem wierzytelności, i ten fundusz występuje z wnioskiem o egzekucję, ta egzekucja okazuje się bezskuteczna, on jest obciążony wtedy opłatą 150 zł, ten wierzyciel, tak? Czyli ten fundusz. Na przykład osoba fizyczna, tak? Składa wniosek o wszczęcie egzekucji, okazuje się bezskuteczna, ona nie ponosi tej opłaty, jeżeli ten tytuł nie jest starszy niż 2 lata, czyli tytuł, data wydania tytułu nie jest wcześniej do tyłu niż 2 lata, ale już jeżeli złoży drugi raz do egzekucji, to wtedy już będzie obciążony taką opłatą. Nie dotyczy to oczywiście spraw pracowniczych też, tak? One są tutaj w takim wypadku zwolnione z kosztów. Panie Szymonie, a jak to jest z taką odpowiedzialnością wspólną za długi? Pytam na przykład o małżeństwo.
Jeżeli chodzi... Czy to jest tak, że mąż bierze kredyt, a od żony... Nie. Jeżeli wspólność ustawowo małżeńska, to wtedy wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności na współmałżonka, żebyśmy mogli prowadzić egzekucję z majątku wspólnego, tak? Co do zasady. Na przykład w przypadku nieruchomości, tak? Jeżeli małżonkowie mają nieruchomość w ustawowej wspólności majątkowej, to wtedy komornik po wszczęciu postępowania z nieruchomości wzywa wierzyciela do przedstawienia klauzuli wykonalności na współmałżonka, żeby mógł dalej taką egzekucję z nieruchomości poprowadzić. A kto to załatwia? Jak to się robi? No wszystko pozostaje u wierzyciela, tak? No tutaj nie mi to oceniać, to już jest kwestia rozważań z innymi tutaj podmiotami, czyli na przykład z panem mecenasem albo tutaj. Panie Szymonie, jakby pan miał w krótkich dwóch zdaniach podsumować tą reformę, uważa pan, że zmieniła ona wymiar, nie wiem, polskiego prawa na lepsze, na bardziej skuteczne? Znaczy przede wszystkim... To pomaga ludziom? Ograniczyła uprawnienia komornikom. To trzeba mieć na to tutaj pogląd, z racji tego, że tak jak wspominałem, no nie ma możliwości egzekucji z ruchomości w żaden sposób. No, wierzyciele stali się tutaj, zostali obciążeni większymi opłatami, między innymi za doręczenia, za tutaj bezskuteczną egzekucję, a dłużnicy, no tak naprawdę zabrano dłużnikom tutaj pewien taki motywator w postaci zajęcia tych ruchomości. No, mówię, często nie dochodzi do licytacji takich ruchomości, ale to działa mentalnie po prostu na dłużnika. A w tej sytuacji nie ma takiego, powiedzmy, tutaj sposobu mentalnego na to, żeby tutaj dłużnika postraszyć tym, że jakaś sankcja. Ja sobie pozwolę na takie podsumowanie, że jednak ustawa bardziej... No dobra, okej, to moja opinia. No, bardziej pomaga dłużnikom niż wierzycielom. No w pewnym sensie można by było tak stwierdzić. To mój osobisty wniosek. Dziękuję bardzo panie Szymonie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, moim gościem był pan Szymon Żebrowski, komornik. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek programu Kawa z Prawnikiem już za 2 tygodnie. Dziękuję.